Czy masz świadomość? Mamy dziś libacje smartfonowe, które kończą się groźbami, rękoczynami i straszeniem. Daniel Dziewit. Co czwarty kraj wprowadził zakaz używania smartfonów w szkołach. Raport UNESCO. Można więc rozważyć zakaz korzystania ze smartfonów przez dzieci w przedszkolu. W przypadku szkół, jeśli w ogóle, mógłby on dotyczyć wyłącznie najmłodszych uczniów. Dla pełnego zakazu korzystania z nich we wszystkich szkołach i placówkach nie ma, jak się wydaje, oparcia w badaniach. Fragment odpowiedzi Ministerstwa Edukacji Narodowej na apel Instytutu Spraw Obywatelskich. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest pan Daniel Dziewit, absolwent Uniwersytetu Opolskiego na kierunku filozoficzno-teologicznym oraz studiów podyplomowych na kierunku terapia uzależnień w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Warszawie. Autor książek m.in. Homo Enter, czyli Jak nie zostać złowionym. Współzałożyciel Młodzieżowego Ośrodka Terapii Reset, specjalizującego się w detoksie od technologii cyfrowych. Panie Danielu, dzień dobry i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszego podcastu. Dzień dobry. Panie Danielu, na czym polegają te libacje smartfonowe? No, przede wszystkim to jest niechęć do odłączenia się od komputera, niechęć do zaprzestania grania, scrollowania, surfowania lub innych czynności, które no, mocno wciągnęły użytkowanych i na tym polegają, że jeżeli ktoś, czyli rodzic w tym przypadku albo opiekun chce zachęcić do tego, żeby człowiek poszedł spać, no to kończy się to kłótniami, awanturami. Zdarza się też wezwaniem nawet pomocy funkcjonariuszy policji. Dlatego nazwałem to libacjami smartfonowymi. Też się zdarza, że w ramach takiej awantury domowej, takiego napięcia, grający w jakąś konkretną grę zachowuje się tak, jakby był na stadionie Realu Madryt i obserwował mecz z Barceloną. To znaczy, że w środku nocy reaguje jak kibic, czyli jeżeli osiąga jakiś w cudzysłowie sukces w tej grze, to krzyczy, budząc pozostałych domowników. Lub w takim dość obrazowym przykładzie, jeden z grających to potrafi obudzić w środku nocy matkę i powiedzieć jej, że przeszedł do kolejnego etapu gry. Więc to jest oczywiście taka metafora libacji, natomiast no, faktem jest, że technologie mają bardzo dużą siłę uzależniającą, no i stąd też dochodzi do takich sytuacji, albo rano też, bo to nie tylko mówimy o awanturach nocnych, ale też o porannych, wtedy kiedy rodzic budzi ucznia do szkoły, a ten no, półprzytomny nie chce iść do tej szkoły, no to też dochodzi zarówno do werbalnych, jakichś obraźliwych słów, wulgaryzmów w stosunku do osób bliskich, jak i bywa czasami też wymachiwania nogami, żeby odgonić tego, który chce przerwać ten słodki sen. Mhm. Jest pan, tak jak już wspomniałem, współzałożycielem Młodzieżowego Ośrodka Terapii Reset. Ma pan na co dzień do czynienia z tym cyfrowym ćpaniem. Proszę powiedzieć o jakichś trzech historiach, które najmocniej zapadły panu w pamięć. No, najmocniejsza historia to związana z pewną młodą dwunastolatką, która zalogowała się na jednym z takich portali, gdzie można sprzedawać swoje nagie zdjęcia i ona to robi, więc zarabiała około 300 zł dziennie. Tam płacono w różny sposób, też blikiem. Kiedy rodzice to odkryli, no to po pierwsze bardzo się wystraszyli, po drugie byli zszokowani i po trzecie szukali pomocy.
ich pierwszą decyzją taką, którą podjęli, no to było zabranie tego smartfona córce. Natomiast ona zaproponowała prowizję koleżance i z jej smartfona no, wrzucała dalej te zdjęcia. No, bezsilność w takiej sytuacji jest no, przeogromna, no bo w zasadzie to jest, wydaje się, taka sytuacja bez wyjścia, bo w tym momencie zarabia jedna i druga. Cel, jaki mieli rodzice, żeby zaprzestać tego rodzaju publikacji, nie został osiągnięty. No i ci rodzice, mówiąc tak kolokwialnie, zostali z ręką w nocniku. To z kolei w innym przypadku oglądałem zdjęcia, pokazywał mi ojciec swojego syna, gdzie też chciano w jakiś sposób, żeby zaprzestał grać, i kiedy była taka próba zabrania komputera, no to w przypływie gniewu, złości pogryzł jednego z członków rodziny, no i były odciśnięte te zęby, trochę jak na plastelinie, czyli na skórze, na nodze, na ręce tego dorosłego człowieka. A z takich sytuacji, które są no, niesłychanie jakby trudne, dramatyczne dla rodziców, to jest ich dużo. Nie chcę teraz na siłę szukać jakiegoś trzeciego przykładu, bo nie przychodzi mi do głowy, bo praktycznie to jest taka codzienność. To się powtarza pewien styl czy sposób życia. Jest to powtarzalne, jest tylko różnica wieku i sytuacji takiej, czy ktoś waży 40 czy 50 kg, mając na przykład 1,80 m wzrostu, bo też z taką sytuacją rodzice się zgłosili, gdzie no nie je człowiek, je niewiele, albo z trudem potrafi zdążyć do toalety, żeby się załatwić, no bo jest tak mocno jakby zatopiony w tej grze, że no to już jest takie zaburzenie jak gdyby totalne pomiędzy tym, co jest, a tym, co jest w technologiach. To za sobą pociąga trudności w szkole, to za sobą pociąga niską samoocenę, niechęć do życia, taką apatię. No i też bardzo, bardzo ma taki destrukcyjny wpływ na relacje międzyludzkie osób bliskich, które się martwią, które widzą, mówią, zwracają uwagę, proszą, błagają, straszą, obiecują, no różnych sposobów szukają, żeby sytuację zmienić, bo są świadomi zagrożenia. Ja rozumiem, że to są historie tylko tych rodziców, z których pan miał kontakt, ale rozumiem, że tych rodziców, którzy zgłaszają się do tych takich podobnych do pana ośrodków, jest jakiś mały procent, a większość dorosłych i dzieci jest pozostawionych sami sobie. Czy tak? Ale w jakim sensie pozostawionych sami sobie? W takim, że nie mają możliwości zwrócić się do specjalistów, poradzić się, nie wiem, nie stać ich na jakąś długotrwałą, jakiś proces właśnie. Tak, w ośrodku prywatnym tak. Często słyszę o tym, że nie mają pieniędzy, że nie stać ich na ten detoks, że nie mają środków. Starają się korzystać z pomocy psychologów, terapeutów dostępnych w danym swoim mieście. Nierzadko taki proces on potrafi trwać nawet 2-3 lata, przy czym sytuacja się nie zmienia, tylko się pogarsza. Więc to już jest taki ostatni moment, bo rodzic nie chce, i ja to rozumiem, szukać jakiegoś ośrodka, bo jakiegokolwiek, czy to jest prywatne, czy państwowe, bo jest mu po prostu zwyczajnie wstyd, bierze to wszystko na siebie, że gdzieś zawalił, że nie zauważył, że jest gorszym rodzicem od, nie wiem, sąsiada. A więc to jest bardzo trudna decyzja, żeby wykonać taki telefon. Więc tak to wygląda. A w szkole tacy rodzice mają do kogo się zwrócić? Szkoła dzisiaj odpowiada na te wyzwania związane z cyfrowym ćpaniem? Tak, ja potwierdzam, że rzeczywiście i pedagodzy szkolni,
i wychowawcy są zaangażowani. Jeżeli rodzic zasygnalizuje, że są trudności, no to łatwiej jest wtedy tej drugiej stronie się otworzyć i powiedzieć: tak, widzimy ten problem, chcemy pomóc, postaramy się zrozumieć. Tutaj szkoły podchodzą, przynajmniej mówię o swoich doświadczeniach, wspierają rodziców, ale też podchodzą w sposób taki wyrozumiały, zachęcający do zmiany, do terapii, sugerujący jednocześnie z deklaracją taką, że dobrze, niech zniknie na jakiś czas, świat się nie zawali, pomożemy mu to później, tej osobie konkretnej, wyprostować, wyciągnąć te oceny, które no, często są też zupełnie nieadekwatne do zdolności tego człowieka, bo to są bardzo często osoby, które nie miały trudności w osiąganiu minimum. Często to są osoby, które miały maksimum, fantastycznie się uczyły i były same mogły mieć taki szacunek do siebie i taką satysfakcję. No ale niestety technologie mają to do siebie, że pożerają coraz więcej i więcej tego czasu, więc szkoły, wydaje się, no, są coraz bardziej też zorientowane w tym, no bo przecież nauczyciele widzą zachowania osób, które uczą. Instytut Spraw Obywatelskich wystosował apel do minister edukacji i ministra cyfryzacji w sprawie higieny cyfrowej. W tym apelu prosimy, apelujemy do decydentów o to, żeby wprowadzić regulacje związane z posiadaniem telefonów w szkołach. Na ten apel odpowiedziało nam Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ja zacytowałem fragment tej odpowiedzi na wstępie naszej rozmowy. Proszę pana o komentarz zarówno do tego apelu, jak i do odpowiedzi. Sam apel niewątpliwie jest potrzebny i co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Co do odpowiedzi, to uważam, że kierunek właśnie w przedszkolach jest jak najbardziej właściwy. Natomiast no, umówmy się, no, do przedszkoli jeszcze dzieci telefonów nie noszą, a jeżeli to robią, to raczej rzadziej niż częściej. Więc to jest taki trochę taki pomysł nie do tej grupy docelowej, moim zdaniem. Grupą docelową przede wszystkim są osoby do 15 roku życia. Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne rekomenduje, zachęca i podpowiada, żeby człowiek do 15 roku życia nie miał kontaktu z technologiami, żeby nie miał tego smartfona. Dla mnie autorytetem są lekarze, bo psychiatrzy to są lekarze, którzy taką rekomendację w Stanach Zjednoczonych Ameryki opublikowali. Badań na temat szkodliwości nadmiarowego korzystania ze smartfonów czy z innych narzędzi technologicznych jest sporo. Nie czas, żeby cytować autorów, odsyłać do książek, ale one są. Naukowcy zwracają uwagę na neuroplastyczność mózgu i na to, w jaki sposób zbyt wiele czasu w środku oddziałuje na neurony, na budowę mózgu, który dopiero jest w etapie kształtowania się. Zatem komentując, wierzę w to, że to jest taki pierwszy krok. Jestem przekonany co do tego, że ten temat nie zniknie. On będzie narastał ze względu na to, że czas spędzany w sieci ciągle rośnie i no, w pewnym momencie nie da się już zaprzeczać faktom i wierzę w to, że znajdą się też w Polsce instytucje badawcze, które potwierdzą zarówno
to, do czego nawiązują Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne, jak i wielu profesorów, osób, które zajmują się psychologią, budową mózgu, oddziaływaniem bodźców na nas, na ludzi. Więc myślę, że to jest kwestia czasu i że to w jakiejś perspektywie się zmieni. Poza tym chciałem jeszcze odnieść się do jednej tutaj takiego sformułowania, które bardzo lubią technologie cyfrowe, a bardzo nie lubią ludzie, czyli my. To jest pięknie wykorzystane na zasadzie takiej, że zakaz, zakaz. No, wiadomo, jaka jest reakcja, kiedy młody człowiek słyszy zakaz, albo rodzic dorosły słyszy zakaz, albo ja słyszę zakaz. No tak, no, nie lubimy zakazów z natury rzeczy. Natomiast tu nie chodzi o zakaz. I szafowanie tym słowem, moim zdaniem, jest błędem, nie tylko semantycznym. Mówimy o ograniczeniu, a nie o zakazie. To są dwa różne światy, dwa różne pojęcia. Ograniczenie prędkości na drodze ma na celu podnieść nasze bezpieczeństwo. Ograniczenie w korzystaniu z technologii cyfrowych na terenie szkół nie ma na celu zakazywania. Tu chodzi o koncentrację, tu chodzi o skupienie. Tu chodzi też o przyswajanie wiedzy. Bo UNESCO sobie nie wymyśliło. O tak sobie paru panów w garniturach nie wymyślili sobie takiego apelu, czy w co czwartym kraju nikt nikomu nie chce robić na złość. Tu generalnie chodzi o to, abyśmy mieli zdrowych wokół siebie ludzi, zdrowych psychicznie, bo to rujnuje psychikę. To wywołuje depresję, niechęć do życia. Totalne zagubienie, nie buduje relacji międzyludzkich. Naraża też na wiele treści, których dzieci nie powinny widzieć. To są treści pornograficzne, na przykład. To są treści przemocowe, destrukcyjne, które wpływają na mózgi tych ludzi, małych ludzi. O to tu chodzi, a nie o zakaz. Bo inaczej podchodzi facet, który ma 30 lat do treści pornograficznych, a inaczej dziewczynka, która ma lat 10. Jestem na etapie pisania kolejnej książki. Tym razem bohaterami będą właśnie dzieci. I to, co mówią, jest absolutnie zaskakujące. I nie chodzi o to, że widzą takie czy inne destrukcyjne treści, bo to jakby z natury rzeczy zgodzimy się co do tego, że drastyczne zdjęcia no, nie budują. Budują lęki, budują strach, zamknięcie się na drugiego człowieka, na kolegów, izolację, niezrozumienie pewnych zachowań ludzkich. Więc tu prośba z mojej strony, nie używajmy słowa zakaz, tylko ograniczenie. No właśnie. I często też, kiedy był jakiś inny apel, już nie pamiętam teraz, wystosowany właśnie przez Instytut, to przeczytałem na jednym z portali dedykowanych mediom, że to jest jakiś populizm. No, przepraszam bardzo, ale to jest zupełnie z czapy. To jest manipulacja, to jest kłamstwo. To jest wprowadzanie ludzi w błąd. Bo No właśnie, to nie jest populizm. No właśnie. To jest troska, to jest zauważenie pewnych zjawisk, które zaczynają być uciążliwe, zaczynają być szkodliwe, zaczynają być niebezpieczne dla matki, która prowadzi wózek przez ulicę zapatrzona w smartfona. Czy był jakiś sprzeciw co do tego, że po przejściu dla pieszych nie wolno być wpatrzonym w monitor smartfona? No nie, bo to jest troski o bezpieczeństwo kierowcy, ale także tej matki lub tych młodych ludzi lub starszych też, bo to nie dotyczy tylko przecież grupy docelowej, jaką jest młodzież. Czy był jakiś protest, kiedy
Na kierowców nałożono obowiązek, żeby nie rozmawiać przez telefon. Zauważono, że to jest niebezpieczne już dawno temu. I legislacja poszła do przodu. Kłopot polega na tym, że technologie są jakby niedoścignione. One wyprzedzają legislację, prawo, jakieś reguły, zasady. I dopiero kiedy się coś dzieje, że elektryczna hulajnoga wpada na maskę razem z prowadzącym tę hulajnogą i człowiek ginie na miejscu, no to nagle jest takie otrzeźwienie, dobra, co z tym zrobić, jak to uregulować, żeby było bezpieczniej, a nie jak pozakazywać wszystkiego, żebyśmy nie mogli korzystać również z dobrodziejstw płynących z technologii cyfrowych, ale to, co jest najbardziej takie tutaj jeszcze w odniesieniu tym edukacyjnym, to jest takie makiaweliczne, w tym sensie, że z jednej strony rzekomo idziemy do przodu, jesteśmy nowocześni, jesteśmy liderami cyfryzacji, tacy jesteśmy do przodu, no ale z drugiej strony widzimy kryzysy, których przybywa w różnych obszarach o podłożu psychicznym, o tym pisała pani profesor Jean Twenge, co wywołuje tę depresję, co wywołuje tę niechęć. No, technologie. I na to są badania. Są to badania fokusowe, duże badania, nie napisane na zlecenie jakiegoś big techu, tylko rzeczywiście praca pani profesor, która bardzo dogłębnie przyjrzała się tym zjawiskom, rozmawiała z tymi młodymi ludźmi, tak jak ja teraz rozmawiam z tymi dziećmi. Dla mnie to jest wielka przygoda i to, co słyszę, rzeczywiście jest bezcenne. Cieszę się, że ci młodzi ludzie chcą ze mną w ogóle na ten temat rozmawiać, że są otwarci. To wracając do tego populizmu, bo to teraz zacytuję fragment wpisu pani Magdaleny Bigaj, prezeski Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa, autorki książki Wychowanie przy ekranie, jak przygotować dziecko do życia w sieci. Ja generalnie bardzo polecam wywiad z panią Magdaleną Bigaj, który publikowaliśmy wiele tygodni temu na łamach Tygodnika Spraw Obywatelskich. I pani Magdalena pisze tak: postulaty używające frazy zakaz telefonów uważam za czysty populizm i próbę zdobycia uwagi przez postulujących. To jest wpis w odpowiedzi na to, że nasz apel Instytutu Spraw Obywatelskich właśnie do minister edukacji, minister cyfryzacji rozszedł się po całej Polsce dzięki opublikowaniu go między innymi przez Polską Agencję Prasową. I pani Magdalena pisze dalej tak: hasło zakaz telefonów to plasterek na niepokój dorosłych, którzy bardzo by chcieli magicznego zaklęcia, które raz na zawsze rozwiąże problem. Zakaz telefonu w szkołach to takie samo rozwiązanie jak zakaz produkcji butelek do wódki w profilaktyce. Hasło pozbawione kontekstu zamieni się w działanie pozbawione sensu. I tutaj, zdaniem pani Magdaleny, dla ministrów teraz zadaniem jest przede wszystkim pilne wyposażenie nauczycieli w kompetencje pomagające im rozwijać higienę cyfrową dzieci na każdym etapie edukacji. To po pierwsze. A po drugie, zajęcie się wreszcie regulacjami prawnymi, które prowadziłyby do skutecznej weryfikacji wielu, przynajmniej w mediach społecznościowych, wieku, przynajmniej w mediach społecznościowych. To tak pokrótce ten wpis. Macie go Państwo na stronie internetowej, tu w miejscu, gdzie publikujemy podcast cały. Link do niego. No i panie Damianie, pytanie jest tak, panie Danielu, przepraszam, jest takie, bo pani Magdalena sugeruje, że powinniśmy oddolnie wprowadzać te ograniczenia, jak pan mówi, nie odgórnie. Natomiast my z kolei w Instytucie spotykamy się, teraz byliśmy na konferencji Uwaga Smartfon w Krakowie i tam podchodzili do nas nauczyciele i
Pytali nas, czy my mamy jakieś pomysły na to, jak prawnie rozwiązać sytuację, kiedy rodzic przychodzi do, jeden z rodziców przychodzi do szkoły i domaga się tego, żeby zakaz czy ograniczenie używania smartfonów odblokować w szkole i grozi podaniem sprawy do sądu, pozwem jakimś do szkoły, pozwaniem szkoły do sądu. No i jakby dyrekcja, nauczyciele są bezradni i właściwie nie wiedzą, co zrobić. Pani Magdalena Bigaj proponuje, żebyśmy te ograniczenia wprowadzali na poziomie oddolnym, w toku partycypacyjnym, wypracowywania wspólnie w poszczególnych szkołach tych rozwiązań z uczniami, a nie żeby taka dyrektywa przychodziła z góry, z ministerstwa, z Warszawy. Ja się generalnie z tym zgadzam, tylko z drugiej strony wydaje mi się, że sytuacja, kiedy pali się dom, a w takim moim zdaniem jesteśmy sytuacji w tej chwili, jeśli chodzi o sytuację właśnie smartfonów w szkołach i tego, jak one wpływają na dzieci, na młodzież, to kiedy pali się dom, no to nie robimy pogadanek i edukacji, które są oczywiście ważne, tylko po prostu gasimy pożar. Co pan na to, jak to pan skomentuje wszystko? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. Stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No są sytuacje takie i są takie szkoły, które mają wypracowały regulaminy wraz z Radą Rodziców i wiem, że są takie szkoły, gdzie dzieci mogą przynosić telefony czy smartfony do szkoły, mają je w plecakach. Ustalono, że nie wyciągają tych telefonów w czasie przerw, że telefony są wyłączone i rodzice na taką zasadę przystali wraz z radą pedagogiczną danej szkoły. Są też takie, gdzie chowa się je w specjalnych szafkach. Rodzice też na to wyrazić zgodę, a na ten konkretny przypadek, no to powiem tak, no, znajdzie się do różnych sytuacji, to możemy odnieść, że komuś może przeszkadzać drzewo posadzone w parku, bo uważa, że ono nie pasuje do pozostałych. Zawsze znajdzie się osoba, która będzie straszyła w taki czy inny sposób. Natomiast jeżeli jest coś wypracowanego przez zarówno Radę Rodziców, jak i nauczycieli, to szkoła ma prawo taki regulamin ułożyć. I to nie ma lekarstwa na to, że ktoś przychodzi i straszy i ma pretensje do nauczycieli, którzy to ograniczenie wprowadzili dla bezpieczeństwa dzieci, dla budowania relacji, dla koncentracji, dla skupienia i uwagi. Więc jakby co do pani Magdaleny i tego tekstu, to nie czytałem całego, więc nie chciałbym się odnosić tylko i wyłącznie do tego fragmentu, ale jestem zwolennikiem jakby. Chodzi o ograniczenie na terenie szkoły. No nikt, kto robi prawo jazdy w wieku 18 lat, nie podjedzie pod szkołę nagle jakimś mikrosamochodzikiem i nie będzie jeździł po korytarzach. No, jest to chyba logiczne i oczywiste, że to nie jest tak, że cokolwiek Big Tech nie wymyśli, to drzwi szkół mają być pootwierane szeroko. No, to jest takie sprowadzanie do jakiegoś totalnego absurdu. Więc jeżeli dzieci mają dostęp do
telefonów w czasie przerw, no to oczywistym jest, że ani nie mają ochoty na to, żeby iść pobiegać, ani żeby z kimś o czymś porozmawiać. A to tam właśnie budują się prawdziwe relacje. Ja też powiem więcej, że jestem na etapie takiego przygotowania się do dużej, dużej konferencji i ci młodzi, oni mi sami mówią o pewnych zdarzeniach, które są dla nich bardzo bolesne, które wywołują dużo stresu, doła, smutku. Zdarzało się tak i z takim przekazem generalnie jakby chciałbym się zwrócić do osób, które słuchają naszego podcastu, żeby zaprzestać bycia naganiaczem do grup społecznościowych w ramach klasy. Bo to, co się dzieje na tych grupach, jest bardzo kontrowersyjne i o tym mówią na przykład dziewczyny, które są na tych grupach. Co tam jest publikowane? Tam też są publikowane treści pornograficzne, treści obraźliwe. Ktoś powie stop hejtowi i tak dalej. Okej, no wiemy o tym, że hejt szkodzi. Natomiast mówienie tylko o tym, no, to jest troszeczkę mało, tak? Więc zachęta moja jest taka, żeby przestać namawiać dzieci, żeby komunikowały się ze sobą na grupach, portali społecznościowych, bo to przynosi odwrotny efekt. W niektórych sytuacjach oczywiście pomaga, bo ktoś komuś powie, jakie było zadanie, jeśli dziecko było na zwolnieniu. Natomiast no, ta higiena oczywiście jak najbardziej. Uważam, że to w dzisiejszych czasach bądźmy też realistami i dostosujmy się jakby do otoczenia. Takie jest moje stanowisko. W związku z tym mówmy, edukujmy, przypominajmy, bo też prawo powolutku nadgania te zaległości. Jeszcze 20 lat temu nie było takiego określenia jak stalking. Ono dzisiaj jest, ono jest karane. Zachowanie takie stalkera jest karane, więc wydaje się, że powoli, powoli, ale jakby są nadrabiane pewne zaległości w zależności od tego, co nowego wyskoczy z tego Big Techu, czym ten Big Tech zaskoczy. No właśnie, a propos Big Techu, czy korporacje Pana zdaniem powinny płacić z zysków na cyfrowy fundusz korkowy, Ale pewnie. analogicznie? Ja się zastanawiałem w ogóle nad tym, jakby w ogóle to miało wyglądać, bo znam ten apel, znam ten tekst, ten fundusz korkowy. Zastanawiałem się, jakby to można w ogóle organizacyjnie ubrać. I teraz wracając do tego wątku, że są osoby, które nie mają pieniędzy. Nie stać się na drogą terapię. No to w każdej niemalże gminie jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych. Ta gminna komisja dostaje właśnie pieniądze z tego korkowego alkoholowego. W związku z tym, czysto teoretycznie, i to nie jest populizm, gdyby wybrać jednego członka takiej komisji do przeszkolenia, do wytłumaczenia, na czym polega mechanizm uzależnienia od technologii, jakie są metody radzenia sobie z tym, jakie są ośrodki, na przykład w Polsce, czy przychodnie w Polsce, żeby to było takie miejsce doradcze, no to do tego woreczka, do którego tam wpadają te pieniądze z alkoholu, można by dorzucić też trochę grosza właśnie dla tych osób, które borykają się z trudnościami cyfrowymi w swoim domu. Więc nawet nie trzeba by tworzyć jakichś dodatkowych, nie wiem, podmiotów, które by zjadły część tych pieniędzy, tylko dołączyć do tych gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Więc to byłoby to do zrobienia. Powiem więcej, wydaje mi się, że te wielkie big techy, które dysponują kolosalnymi pieniędzmi, one dla świętego tak zwanego spokoju chętnie by nawet zapłaciły, żeby troszeczkę swoje sumienie, tutaj nie wiem jak to nazwać, polepszyć swoje samopoczucie, może tak. Swoje samopoczucie dotyczące tego, jak są monetyzowani ludzie, ile kasy wyciskają z tego. Więc okej, damy jakąś kwotę, żeby było na wsparcie, na doradztwo takie terapeutyczne dla osób, które tego potrzebują. A jeśli by ludzie się wstydzili, bo często się wstydzą przychodzić do tych gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, to z kolei byłyby pieniądze na to, żeby w ramach na przykład Ogólnopolskiego Dnia Bez Telefonu, bo jest coś takiego, organizować
pikniki bez telefonów. To by było coś kapitalnego, fajnego, ciekawe, czy by to wyszło, żeby mniej nagrywać, mniej robić zdjęć, mniej jakby szafować wizerunkiem dzieciaków, wrzucając to na różne portale. Więc jakby to też różne mogłyby być tutaj takie działania o charakterze prewencyjnym, informacyjnym, edukacyjnym, właśnie oddolnie, gdzieś tam daleko, daleko od wielkich miast. A co Dobry pan radzi pomysł. rodzicom? Moim zdaniem to jest dobry pomysł, naprawdę. A co pan radzi rodzicom dzieci uzależnionych już od cyfrowego ćpania? Kurczę, powiem szczerze, są takie sytuacje, że radzę już tylko szpital psychiatryczny, bo jeżeli jest totalnie zaburzony cykl spania i jedzenia, to ten człowiek musi się najpierw wyspać, a potem najeść. A jeżeli, czy równolegle jeść i spać i przywrócić go do takiego cyklu dobowego, w jakim my żyjemy w Polsce. Są niestety takie sytuacje, które kwalifikują już tylko tam, a może stety, no bo to jest jakaś wskazówka, jakaś podpowiedź. Nie rekomenduję, nie podpowiadam takich drastycznych rozwiązań pod tytułem wyłączamy prąd, bo to dość często jest stosowane przez rodziców. Czyli wyłączają korki w całym domu po to, żeby poprawić sytuację. No, powiem szczerze, to nie poprawia sytuacji, bo to generuje złość, konflikt, niezrozumienie, jeszcze większą alienację. To jest takie rozwiązanie bardzo siłowe. Ja tego nie kupuję jako terapeuta, bo jeśli kiedyś ten człowiek dostał tableta, smartfona czy jakieś gry, z których mógł korzystać, i teraz nagle ktoś mu to zabiera, to trzeba by to trochę wytłumaczyć, wyjaśnić, też zmienić swój sposób bycia. Wiele osób dorosłych jest uzależnionych od technologii cyfrowych i to bardzo. W związku z tym odsuwa ten temat daleko, daleko i stara się minimalizować, bagatelizować, a czasami nawet ktoś mówi wprost, że no, ja to jestem uzależniony od tego czy tego. Natomiast nierzadko taka osoba, ona jednak świadczy pracę, zarabia pieniądze, utrzymuje rodzinę. No i tak jak żeśmy już wspomnieli, no, umysł 30-letniej kobiety jest na innym poziomie niż 8-letniej dziewczynki czy 12-letniej. Więc staram się nie dawać złotych recept, bo pewnie gdybym ją znalazł, to byśmy z Elonem Muskiem rozmawiali na temat tego, jak poprawić sytuację nie tylko w tym obszarze. Więc to są praktyki stosowane w różnych miejscach. Gdzieś minimalnie chęć zmiany u tej osoby jest konieczna i bezwarunkowa. Chociażby minimalna chęć zmiany i jednak wsłuchanie się w głos rodzica czy nauczycieli, którzy w dobrej wierze chcą ograniczenia, a nie zakazu, po to, żeby ten człowiek nie był zatracony, bo przecież pewnie Państwo trafiliście na filmy dokumentalne z Japonii, gdzie potrafią być znajdowane osoby i są znajdowane przed monitorem komputerów, nie żyją po prostu. Po kilkudziesięciu godzinach intensywnego grania, ćpania neta i do tego jakby otoczeni puszkami energetyków, no takie sytuacje się zdarzają i nie są incydentalne, że to jedna taka się zdarzyła w całej Japonii, tylko jest to zauważalne. Coraz bardziej i bardziej Chińczycy uznają problem czy zjawisko przećpania siecią za swój problem społeczny numer jeden. Dlatego, że jeżeli nie uda im się tych młodych ludzi wyciągnąć z tych łóżek i wdrożyć tych ograniczeń, to według ekspertów w Chinach zagrożona jest gospodarka. No bo człowiek chory, no to nie ma siły do pracy ani ochoty do pracy. To o tym wiemy. No tak, tutaj na marginesie można powiedzieć, że TikTok uzależnia dzieci na zachodzie, natomiast TikTok chiński, tamta wersja tamtejsza, narodowa,
No, jest zupełnie inny, ale to odpowiedź, raczej to temat na zupełnie inną rozmowę. Ostatnie pytanie. Panie Danielu, jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w temacie, o którym rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? O. Zaskakujące, zaskakujące mocno pytanie, bo te pytania, one znaczy, nie mają już oporu ludzie zadawać pytań. Czasami bardzo się inaczej, no, nie postawi mi nikt pytania wprost, jak oderwać 12-letniego chłopaka czy 14-letniego od uzależnienia od pornografii. No bo takie kwestie się pojawiają. Więc jakoś nie byłem zaskoczony pytaniem. Bardziej jestem zaskoczony czasami taką nowomową, która jest. I okej, kiedy ktoś mówi o naprawieniu dziecka, to mi się to kojarzy z naprawieniem roweru. Albo no to wy macie narzędzia. To ja wtedy odpowiadam, no tak, ale narzędzia to ja mam po prostu do odkręcania koła w rowerze. Bo my jesteśmy unikalni, jesteśmy niepowtarzalni, jesteśmy wyjątkowi. W związku z tym podejście takie, zauważyłem też właśnie takiego oczekiwania, jakby traktowanie człowieka jak program Word, kopiuj, wklej. Nie jest to możliwe, aby zrobić kopiuj, wklej w sytuacji Marka, Agnieszki, nie wiem, Julki, Zosi, żeby wychwycić to, ten moment, gdzie została ta granica przekroczona, gdzie ten człowiek już sam nie potrafi tego porzucić, sam nie potrafi podjąć decyzji i nie wynika to z tego, że on nie szanuje ludzi, że on nie wyznaje żadnych wartości, że jest niewrażliwy, tylko nie ma siły sam się od tego oderwać. Więc to jest tak stworzone, żeby tak właśnie miało być, bo chodzi o monetyzację. Emocji, uwagi, pozostawianie śladów cyfrowych, żeby na tym zarabiać pieniądze. To też jest temat na zupełnie inną rozmowę. I nie ma jednej złotej recepty. Niewątpliwie bardzo pomaga to we wszelkiej zmianie, kiedy rodzice też uczestniczą w tym procesie zmiany, a nie tylko jak gdyby chcą, o, mówią ten zakaz, zakaz, zakaz tego czy tego, to generuje złe emocje. Ale też stosują się do higieny cyfrowej. Wtedy jest łatwiej iść do przodu i starać się wyciągnąć z tego świata cyfrowego do tego realnego, który jest piękny, który ma masę walorów, nie tylko rani i krzywdzi, bo często ludzie młodzi mówią, że oni tam uciekają, bo ten świat jest wredny. I mają sporo racji, kiedy posłuchają telewizji na przykład, no to odechciewa się czasami słuchać. Natomiast to nie jest tylko tak, że przyroda nie daje nam szczęścia, że spacer nie daje nam poczucia bycia bliżej siebie samych, a nie tylko uciekać w ten wirtualny świat, który pozostawia nierzadko na końcu pustkę. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Daniel Dziewit, współzałożyciel Młodzieżowego Ośrodka Terapii Reset, specjalizującego się w detoksie od technologii cyfrowych. Panie Danielu, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jeżeli chcecie Państwo troszkę więcej, to nie zachęcam do zakładania absolutnie konta na TikToku, ale jeżeli macie dostęp, to pod nazwą dr.dyry.bigtech od czasu do czasu dzielę się treściami, które mają przywrócić nas równowadze. W mediach społecznościowych, rozumiem. Tak. Konkretnie na tym portalu, który pan wspomniał, czyli który ma takie największe dotarcie i największy wpływ na zachowania naszych najmłodszych. Myślę, że nasi słuchacze się domyślą, nie chcę robić teraz tu PR-u temu Jasne. Big Techowi. Jasne. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia.
Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!